Zapraszam Państwa do mojego pokoju, do mojego królestwa. Ja Państwu wszystko pokażę. Jestem naprawdę szczęśliwa, że tu mieszkam. Jestem szczęśliwa, że tu mieszkam. A dlaczego jestem szczęśliwa? Dlatego, że u nas każdy ma swój pokój. Nie ma osób, które by w jednym pokoju mieszkały dwie osoby czy więcej. Każdy ma swój pokój, każdy ma swoje przyzwyczajenia, każdy ma swoje nawyki. Nikomu to nie przeszkadza, bo jesteśmy u siebie. Bardzo proszę, teraz Państwo zobaczą mój balkon i piękny nasz ogród, widok z mojego balkonu na nasz wspaniały ogród, gdzie spacerujemy, spotykamy się, a są i też imprezy u nas. Przyjeżdżają artyści, którzy umilają nam pobyt tutaj i to wszystko odbywa się w ogrodzie. Bardzo uprzejmie proszę. To jest mój balkon, ale tu wszyscy mają balkony, każdy urządza po swojemu. Ja urządziłam tak, żeby mi było wygodnie, ale jednocześnie, żebym miała piękny widok na piękny ogród. I proszę zobaczyć, jaki wspaniały jest widok i gdzie możemy spędzać czas, gdzie możemy spacerować, gdzie słuchamy koncertów. Ten domek, który widzimy, to jest altanka. Altanka przeznaczona dla nas i dla naszych gości, bo nas tutaj odwiedzają nasi rodziny, przyjaciele, znajomi. I jak pada deszcz na przykład, czy jest, a nie chcemy przyjmować u siebie w pokoju, to wtedy przyjmujemy w altance. Wygląda mój pokój, w którym mieszkam. Mam fotel, w którym siedzę, czytam, rozwiązuję krzyżówki, oglądam telewizję. Mam łóżko. Łóżko, chcę Państwu powiedzieć, że jest, wszyscy prawie mają takie łóżka u nas w Skolimowie, na pilota. To jest pilot. Mogę nacisnąć guziczek i wtedy siedzę, a nie leżę. Albo podnoszą mi się nogi i odpoczywają, co jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem byłą tancerką. Albo po prostu łóżko jest, na którym śpię, na którym wypoczywam. W tym domu każdy ma swoją łazienkę, urządzoną tak, żeby było wygodnie, bo są uchwyty. Łazienka jest bardzo wygodna. Wszyscy mają identycznie, więc tu są szafy. W szafach mamy swoje prywatne ubrania. A w kuchence każdy ma małą lodóweczkę. Każdy ma czajnik bezprzewodowy. I mamy szafki. Proszę mi powiedzieć, czy ma Pani tutaj kontakt ze wszystkimi mieszkańcami tego domu? Tak, ja na ogół jestem lubiana i rzeczywiście znamy się wszyscy. Z większością osób jestem po imieniu. No nie wszystkich znam, bo oczywiście niektórzy są nie z Warszawy. Ja jestem z dziada pradziada warszawianką, ale przyjeżdżają tutaj do nas koledzy i się zaprzyjaźniamy. Ale znam wszystkich mieszkańców z imienia i nazwiska. Są panie sprzątające, oprócz pielęgniarek i oprócz pań pokojowych, są panie sprzątające, które sprzątają co dzień szpitalik. Tu u nas, dla osób, które są jeszcze sprawne, jest sprzątanie raz w tygodniu, z tym, że łazienki są sprzątane codziennie. My nie sprzątamy, my nie gotujemy, my nie robimy zakupów, my nie kupujemy leków, bo nam wszystko kupują i przynoszą do pokoju. Czyli macie Państwo obsługę taką, że tak powiem, na tip-top jak w hotelu? Za tą kwotę 5900 zł, prawda? Powiedziałabym, że nawet lepiej niż w hotelu. Bo w hotelu, jak człowiek zamelduje się, jest u siebie w pokoju, to nie dzwoni, żeby ktoś przyszedł, chyba że jest nagła potrzeba. U nas tu wystarczy krzyknąć, poza tym mamy tutaj dzwonki. W każdej chwili możemy pociągnąć za sznureczek, alarm się uruchamia i przychodzą albo pielęgniarki, albo panie pokojowe przychodzą na każde wezwanie. Każdy ma swój pokój, każdy urządza po swojemu. Nie ma jakichś rygorów, bo jeżeli na przykład ja się źle czuję i nie mogę zjeść obiadu o godzinie 13,
to panie mi odgrzewają ten obiad i ja jem o 15 wtedy. Nie tak jak w hotelu, że jest, schodzę na obiad i jem, prawda, bo z karty coś biorę. Poza tym jedzenie jest naprawdę, proszę mi wierzyć, wspaniałe. Nikt u nas nie choruje na żołądek. Nikt. Ja tu nie dosyć, że mam wspaniałą opiekę. Ja nic nie muszę. Ja mogę, ale nie muszę. Bo mam posprzątane, mam uprane, mam podane posiłki. A poza tym jestem w swoim środowisku. Tu są moi koledzy, tu są moi przyjaciele. Ja się tu naprawdę dobrze czuję. Po śmierci księdza Kazia Orzechowskiego już nie mamy tutaj swojego kapelana, ale mamy księży, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, odprawiają msze. Ten Jezus Chrystus został nam podarowany przez brata pana reżysera Passendorfera. Tak od początku chciałam się przypomnieć, jak kiedyś byłam u pani w mieszkaniu. To tak. Robiłyśmy materiał, że kiedyś zamieszkam w Skolimowie. W Warszawie? Tak, w tym pięknym mieszkaniu. Pani, widzę, że pani ma część mebli stamtąd. Tak, mam parę gratów, tam komody, mam biurko, mam co jeszcze, tapczę. Się sprząta. Ja u siebie tam na szuchaniu miałam tak czysto, jak mam tutaj. To jest dom już stuletni. Jest mi tu lepiej niż u siebie w domu na szuchaniu. Jestem w tym domu 6 lat. Decyzja absolutnie była moja, nasza wspólna z mężem, że tu przychodzimy i tu będziemy kończyć nasze życie, dlatego że okazało się, że nie jest to takie proste, że choroby, trudności, życie codzienne sprawia tyle kłopotów, że chcemy to sobie jakoś ułatwić. I to nam załatwia Skolimów. Tu żyjemy absolutnie beztrosko. Absolutnie wszystko mamy załatwione. Obsługa jest znakomita. Dom jest wyjątkowy, nie ma takiego, może nie powiem na świecie, bo tego nie wiem, ale w Europie na pewno. Sprawdzałam to, miałam taką możliwość, nie ma nigdzie, może jest bardziej wylizane, wyczyszczone, ale atmosfery, klimatu, takiego jak tu jest w tym domu, przez 100 lat, przez różnych wielkich, pozostawiona myśl, pozostawione meble, pozostawione drobiazgi i ten klimat został. Ci wszyscy ludzie, którzy tym domem zarządzali, przywiązywali do tego wielką wagę i uważali, że to trzeba połubić, to trzeba cenić i nie wolno tego zniszczyć. Każdy mebel zostawiony tu przez wielkich aktorów, mniejszych,
czy takich sobie średnich, bo przecież nie wszyscy tutaj byli gwiazdorzy, ale byli i gwiazdorzy, i średni, i wszyscy się tutaj znakomicie czuli. I żyliśmy jak u siebie w domu, mieli dyskusje, rozmowy, spotkania i to wszystko zostało. Te ściany i te rzeczy mówią same za siebie. Jest tu naprawdę znakomicie. Ja jestem zachwycony parkiem, a przede wszystkim obsługą, która jest dla nas nie tyle, nie robi tego z przymusu, ale jest życzliwa. No i przede wszystkim ja, mając już swoje lata, dzięki tutaj opiece, dzięki lekarzowi, który tutaj stale jest do dyspozycji, mamy tu naprawdę warunki wyjątkowe. O, chodzi o dom, no to nie mam naprawdę nie tyle słów zachwytu, co jakiejś takiej bardzo serdeczności i wdzięczności za personel tutaj cały techniczny i stosunek do nas. Także czuję się tutaj naprawdę bardzo w swoim wieku zadowolony i szczęśliwy, że się tu znalazłem.